Dawno, dawno temu, 10 000 lat może, nad jeziorami, popod lasami osiedlali się ludzie. Dobrze im było. Mieli wszystkiego w bród. Nie roztkliwiaj się, Smętek. Dziś nawet bajki tak się nie zaczynają. Znaczy jak? Na okej, ziom mam zmienić narrację? Kanonicy warmińscy zbudowali strażnicę, aby chronić południowej Warmii granice i miasta Allenstein, znaczy kamień nad Łylną, gdzie Jan z zasadźcą tego miasta zasłynął. Łyno, można umrzeć z nudów. Nie rozwijasz się, Smenti. Kto dziś tak opowiada? Starałem się. To znaczy jak? Hipertekstem. Nie rozumiem. Linki, tagi i takie tam. Wytłumaczę ci inaczej. Zagramy w cyferki, literki. Łącząc wybraną literę z jedną z wybranych dat, otrzymasz krótką informację o wydarzeniach związanych z miastem. Kręcisz, klikasz i... Mogę? Jedziesz! I na moje wyszło! Wyszło, nie wyszło. Wiedziałeś, że w Dywitach koło Olsztyna było strategiczne lądowisko Cepelinów? W początku XX wieku do twojego prowincjonalnego Olsztyna wdarła się nowoczesność. Cepeliny! Cud ówczesnej techniki! Giganty przestworzy tutaj! Ka, jak Kopernik. Człowiek, który zmienił historię ludzkości. K jak kolej. Przełom w rozwoju miasta zniszczonego wojnami i zarazami. Teraz to drugi w Prusach Wschodnich ośrodek miejski. Oho, nasi słynni krzyżacy. Podobno wtedy ludzie obrzucili Hitlera kamieniami. Gdyby ktoś celnie trafił, zmieniłby bieg historii. To wieść niepotwierdzona przez niemieckich historyków. A ty, jakbyś był niemiecką gazetą, to byś takie info wydrukował? Legendy zawsze zawierają jakąś prawdę. O, taką na przykład. O próbie zamachu na Napoleona też nic w źródłach historycznych nie znajdziesz. Głodny jestem. To ci niespodzianka. Chorągiew olsztyńska pod Grunwaldem walczyła po stronie krzyżaków. Olsztyn wraz z zamkiem spod korony Jagiełły trafił w ręce krzyżackie. Ale wrócił pod kapitułę warmińską po wojnie głodowej wywołanej przez wojska Jagiełły pustoszące okoliczne pola. Przez 5 dni zjedli wszystko, zanim ruszyli na Malbork. Jestem głodny. Może wrócimy do N? Wytrzymaj, staruszku. P. Związek Pruski. Pokrętna polityka. Tak. Ciekawa sytuacja. Choć tragiczna w skutkach dla miasta i ograbionych przez krzyżackie wojska mieszkańców. I to za zgodą kanoników. Pożar zniszczył miasto. Nie po raz pierwszy. A jak byś chciał je ocalić? Drewno, słoma, nieszczelne kominy i gotowe. Tak, tak. Pokój toruński. Warmia i Olsztyn stają się częścią państwa polskiego. A teraz ja zmieniam temat. Wygrałeś. Szybki jesteś. Chciałeś zobaczyć, jak Kopernik broni zamku przed krzyżakami? Po raz ostatni zresztą. I nastaje 100 lat pokoju i spokoju dla miasta. Które z drewnianego staje się murowanym, ale ciasnym i nierozwojowym. P jak pokój, P jak plebiscyt,
gramy w grę w literę P? Porozumienie państw przyczyną przegranej Polaków poddanych politycznej propagandzie. Nie wygłupiaj się. To był niemiecki terror-horror. A do odrodzonej po rozbiorach Polski powinny być przyłączone jej dawne ziemie. Plebiscyt to była polityczna granda. Fakt, ale grajmy dalej. Co tu mamy? Poczta lotnicza i regularne połączenia z Gdańskiem i Królewcem. G. Jak głodny. I jak gazeta. Polska gazeta. Były też i niemieckie. Ale za tę ginęli ludzie. Przestań smędzić. Poszukajmy w historii miasta czegoś weselszego. O, może tu. No nie, jeszcze gorzej. Dżuma i inne zarazy, pożogi wojenne i głód. Głód, ale miasto przetrwało. R jak reformy, drogi Smętku. Reformy. Po wojnach napoleońskich uwłaszczenie i wolność handlu. R jak rozwój, drogi Kłobuku, rozwój. W 1860 roku miasto rozbudowało się i wyszło poza mury. Nowe drogi i linie kolejowe. O, jedzie ten z Wrocławia. Spóźniony tylko 2 minuty? Ciekawe. Rejencja, drogi Smętku. Rejencja. Olsztyn przejął sądy, urzędy i rejencję całego regionu. Elektryfikacja. Kanalizacja. O, przepraszam. Kanalizacja w Olsztynie była już od dawna. Stawy rurowe. Myślałem o prawdziwej kanalizacji i koncepcji miasta ogrodu. Zaraz, to w którym roku teraz jesteśmy, bo się pogubiłem? Nie smęć, tylko patrz. Miasto, garnizon. Na początku XX wieku 30% mieszkańców to było wojsko. I dzięki temu miasto rozwijało się. Bo za mundurem, panny sznurem. A dziś wojsko zastąpiła administracja, no i populacja spada. Miasto żyje dzięki ludziom, a opowieść o nich to trudna historia. Popraw mnie, jeśli się mylę. Miejski herb, wędrujący święty Jakub. Ludzie przychodzą i odchodzą. Prusowie, Niemcy, Polacy, Żydzi, Szwedzi. Wymieszała się tutaj niemal cała Europa. To i Smętek z Kłobukiem się dogada. Okej, stawiam kolację. Hotel Warmiński, Staromiejska czy Browar Warmia. Wybieraj. Jak w bajce. Jak w bajce. Jak w bajce.